to jest duża scena teatru. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Akurat trwa zmiana dekoracji. Ania od początku czuła się aktorką teatralną i sądzę, że tu się spełnia najlepiej. Tyły teatru nigdy nie są najładniejsze. Dla nas najważniejsze jest to, żeby widz widział pięknie, a my jesteśmy tylko do pracy. Ania nigdy nie daje tego odczuć, że ja tu jestem wielką panią dyrektor, a wy musicie mnie słuchać i robić to, co ja wam każę. Nie. Możecie być państwo rozczarowani garderobą, ale to kiedyś była stara kotłownia. Pomimo, że nie była aktorką z pierwszych stron gazet, nie miała bardzo znanego nazwiska, to otworzyła najbardziej znany teatr w Polsce prywatnej. Proszę zobaczyć, jaki on ma piękny dźwięk. To jest gong przywieziony z Bali, odlany przez rodziny odlewników. Oni robią to sakralnie bardziej dla świątyń, ale oczywiście teatr też jest świątynią sztuki. I tak się zaczynają spektakle. Kupi to w tym bałaganie, to można by zakopać niejednego trupa, wiesz? I nikt by go nie znalazł do końca życia. Nie kuś mnie, boli, nie. Kariera aktorska Anny Gornostaj zaczęła się w latach 80. Zaraz po studiach w warszawskiej PWST młodą aktorkę zaangażowano w Teatrze Narodowym, a potem w Teatrze Ateneum. Artystka uważa, że jej miłość do teatru zaczęła się już w dzieciństwie. Moi rodzice mieli Luna Park, wesołe miasteczko i przez długi okres życia swojego mieszkali w takich wozach cyrkowych. Ja zresztą też się urodziłam w takim wozie. Myśmy mieszkali tak jak tacy wędrowni artyści. Żyliśmy w takiej grupie, w takiej cyganerii ludzi, którzy się zajmowali tym wesołym miasteczkiem. No śmieszne życie było, aczkolwiek dla dziecka upiorne. Było czasami tak, że ja w ciągu roku potrafiłam 5 szkół zmienić. No bo oni się tak przemieszczali, więc nie było mowy o przyjaźniach. I właśnie teatr był dla mnie takim światem stałym. Jedynym takim miejscem, do którego zawsze wracałam, które było, które mnie akceptowało, które kochałam. Nowa miłość? My się kochamy od dawna. Nie wiedziałeś o tym? W takim razie macie to ode mnie w prezencie ślubnym. Przez 40 lat pracy artystycznej Annę Gornostaj można było podziwiać głównie w teatrze. Chociaż w filmach i serialach wcielała się w role drugoplanowe i epizodyczne, to pamięta się je do dziś. Wziąłeś sobie wtedy, zdaje się, jakąś pamiątkę. No, niż ci się wydaje. Ja w tym filmie też jestem spełniona. Ja nawet jestem spełniona bardziej, niż mi się wydawało, bo ja na początku zagrałam takie kultowe filmy, które do tej pory są już w historii kina i one będą zawsze. Ja grałam u Kieślowskiego przecież. Mój brat ma operację, właśnie wycinają mu nerkę. Tak, byłam tam. Wszystko będzie dobrze. Tak. Mówiła pani w wywiadach, że w filmach reżyserzy lubili panią rozbierać. A jak to się przekładało na życie? Do tej pory ja mam takie spotkania z wieloma osobami. Boże, jak ja panią pamiętam, pani była piękna. Jak tutaj, jak to, ta scena. Bez przerwy opowiadał o tej scenie w Dezerterach. Ja mówię, no fantastycznie, tylko widzi pan, jak ja teraz wyglądam. Teraz bym już nie zagrała tej sceny. Ale ja panią taką pamiętam i pani dla mnie jest taka. I nagle sobie uświadomiłam, może jakie to fajne, że ja może wtedy coś takiego zrobiłam, bo jak człowiek na mnie patrzy, a ja już mam 63 lata, jestem starszą panią, dosyć puszystą, a ten człowiek, który patrzy na mnie, widzi ciągle tą śliczną, eteryczną Anię Gornostaj, która tam biegała po łące. No fajne to jest. Mici! Ja nie miałam z tym problemów. Ja zresztą o tym rozmawialiśmy z moim mężem, który kocha teatr, kocha też kino. Wiedział o tym wszystkim. Mici, mama, proszę cię. To jest tylko praca. To jest praca i ja tak nie jestem zazdrosny. Cieszyłem się jej karierą, zresztą jej kariera wybuchła tak zaraz po naszym ślubie.